Bardzo cennym eksponatem w zasobach Muzeum Powstania Wielkopolskiego jest matryca do wybijania odznaczenia pamiątkowego Wielkopolska Matkom Poległych, nadawanego matkom, które straciły swych synów w czasie Powstania Wielkopolskiego. Odznaka ustanowiona 22 kwietnia 1919 roku dekretem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu na wniosek generała Józefa Dowbora-Muśnickiego wręczana była wraz ze stosownym patentem w formie dyplomu. Ogółem nadano około 1500 takich pamiątkowych odznaczeń, które nie było dziedziczne, a prawo do jego noszenia miały wyłącznie matki poległych. Według zgodnej opinii organizatorów oddziałów powstańczych, wielkopolskie kobiety zasługiwały na nadzwyczajne wyróżnienie, bowiem nie tylko uczestniczyły aktywnie w organizowaniu zaplecza dla walczących oddziałów, ale przede wszystkim przez cały ponad stuletni okres zaborów były najaktywniejszymi i najskuteczniejszymi wychowawczyniami w patriotycznym polskim duchu kolejnych pokoleń Wielkopolan.